1 grudnia 2020 roku w szpitalu w Augustowie w wieku 63 lat zmarł ksiądz Mitrat magister Mikołaj Dejneko. Urodził się 7 kwietnia 1957 roku we Włodawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Narojkach wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1978 roku. Kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kończąc je w 1982 roku. W tym samym roku wstąpił w związek małżeński z Anną Piekutin. Święcenia diakońskie przyjął 2 maja 1982 roku w katedrze Świętego Mikołaja w Białymstoku, a kapłańskie z rąk biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy 3 maja 1982 roku w Zabłudowie. Po święceniach niósł posługę duszpasterską w parafii w Zabłudowie. Od maja 1983 roku do września 1985 roku był wikariuszem parafii w Sokółce. Od 9 września 1985 roku był proboszczem parafii świętego apostoła Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. W 2019 roku Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokatolicznego Kościoła Prawosławnego nagrodził księdza Mikołaja przywilejem noszenia mitry. Ksiądz Mikołaj Dejneko był cenionym i lubianym duchownym. Od początku przyciągnął do siebie dużo wiernych. Był otwarty na ludzkie sprawy i problemy. Dbał też o świątynię i otoczenie. Wieczna ja pamięć.